Siemaneczko, debeściaki, z tej strony Bora, to jest gierka Gothic 2 Noc Kruka i 75. odcinek już z tej serii. Trzy ćwiartki za nami. Jesteśmy znowu przy tym kamiennym kręgu w lesie i wydaje mi się, że magowie odprawili już rytuał, a nawet na pewno jestem o tym przekonany, więc dostanę oko z powrotem. Taka jest teoria. Już po wszystkim. No właśnie. Udało się nam pokrzyżować plan nieprzyjaciela. Oko odzyskało swą moc. Rokar wyjaśni ci, jak używać oka. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, gdy wypełnisz już swoją misję. Bywaj. Teraz, gdy oko i nosa zostało naprawione, musisz stawić czoła smokom. Wszystkie one są sługami Beliara, Boga Ciemności. Ale bezpośrednie rozkazy muszą otrzymywać z tego świata. Tyle udało mi się do tej pory ustalić. Dowiedz się, co jest źródłem ich potęgi. Potem wracaj czym prędzej do mnie. Okej. Jeszcze Pyrokar. Udało się wam. Oko i nosa znowu jest całe. Aż trudno uwierzyć, że się nam powiodło. Czy jest jeszcze coś, czym powinienem się zająć? Nie traćmy czasu na drobiazgi! Rozpraw się raz na zawsze z tymi przeklętymi smokami! Proszę, oto oko! Pamiętaj, że nim zaatakujesz smoka, powinieneś z nim porozmawiać. Potęga oka zmusi smoki do rozmowy z tobą i nie pozwoli im skłamać. Tak długo, jak będziesz je nosił, będzie cię chronił przed smoczymi atakami. Jego moc nie jest jednak nieskończona i musisz je co jakiś czas napełniać magiczną energią. W tym celu połącz na stole alchemicznym oko i nosa i esencję ze smoczego serca. Dopiero wtedy możesz stawić czoła kolejnemu gadowi. Dzięki, będę o tym pamiętał. Masz już wszystko, czego potrzebujesz. Ruszaj w drogę! Zostało nam niewiele czasu. No i teraz tak, pytanie, czy teraz zrobić te misje wszystkie, które nie były jeszcze zrobione? Czy uderzać do smoków i próbować ze smokami się pobawić, a w międzyczasie jakieś misje tutaj wykonywać? No, ja tą kuszę sprzedałem. To też, no kurde, nie wiem. Zastanawiam się. Dobra, wejdźmy sobie na razie do miasta. I zobaczymy, co będziemy... Co wymyślę. Lares, ty mi coś powiesz mądrego? Doradzisz, brachu? Hej, ty. To przecież... Jakieś wieści? Dzięki tobie wieści są naprawdę... Idź do niego. Dobra, dobra, już byłem. Więc to sensu dalej nie ma. Co tu mogę zrobić? Te wieże z Joe uwolnić, ale to musiałbym wszystkich objumać, ale wszystkich chyba już objumałem. Pablo, to ty? Nie. Ta wieża była przeze mnie otwarta? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Joe jest tutaj, albo tutaj. Nie, tam chyba otwarłem. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzył. Też nie. I niszczył wszystko, co inno. A te dwie są otwarte? Trudno mi. O, właśnie, właśnie, kusza. Hej, ty! Pokaż mi swoje towary. Nie zasłużył. Musisz mi wybaczyć. Nie. Dobra, nie pierdziel. Pokaż kuszę. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Oddawaj. Ode mnie tego nie. Niechcący ci sprzedałem. Ode mnie nic się tego nie dowie. Tu nie było nic. Trudno być tego pewnym. Znaczy, ja wiem, że Joa nie ma ani w żadnych z tych wież, ani przy jednej, ani przy drugiej bramie. Nie wiesz. Tylko chcę sprawdzić, które już otwarłem, a które nie. Było dokładnie tak, jak mówisz. Teraz jeszcze można zobaczmy tamte. Zrobić. Czekajcie, wezmę sobie śledzia. Będzie o wiele szybciej. Tak, jak mówisz. Sam by na to nie wpadł. Zdziu! O, Watraz już tu jest! Siemano! Dobra, zaś zawracasz ludziom głowę.
Dzięki ci za pomoc w naprawieniu oka i nosa. Zachowaj podziękowania na później. Czeka cię teraz największe wyzwanie. No, wiem. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, mój synu. Nie jestem twoim synem, ojcze. Dobra, tam są jeszcze dwie wieże. Mnie to cokolwiek obchodziło. Ty masz, Zośka, jakieś nowe te badziewia? Hej. Teraz każdy już o tym wie. Pokaż mi... To dla... Nie. Teraz każdy już o tym wie. Nic, co bym potrzebował, nie masz. To przecież okropne. Teraz tak. Za daleko? Dobra. Ta była otwarta. Jak ją zamknął na szybko. I ta też była otwarta. Czyli zostały dwa klucze. Musimy zobaczyć, kto je ma. Ty masz jakiś klucz z Zośka? Hej, ty! Kurde, możesz mieć. Spróbujemy troszeczkę zręcznością się pobawić. Amulet siły. Mam jakiś amulet zręczności? Coś takiego chyba nie istnieje. Trafień, ogień, strzały. No dobra, a pierścień zręczności mam za 5 i... A pas? No właśnie. Zrobimy zapis i spróbujemy... I spróbujemy w ten sposób. Hej! Powinno się udać. No ale on miał tylko złoto. Czyli to nie ten. Szukamy dalej. Daron. Hej! Przecież okropny. Dobra, ciebie okradłem. Hewitt, będziesz mi pisał, kogo okradłem w tym odcinku? O kurde. A ty? Hej! Ty nie masz nic. Ty też pewnie nie masz nic. A ty nie masz nic na pewno. Nie przeszkadza. Dobra. Idę do koszar. Ktoś z nich ma na pewno coś. No na pewno to nie jest strażnik miejski, bo oni to mają w kieszeni jakieś stare cukierki chyba. A nie jakiś porządny klucz. Ten mnie interesuje, ale jemu chyba już ruce zabrałem klucz. No właśnie. Tu jeszcze jest kilku ziomków, potencjalnych celów. Pek, ty coś masz? No muszę to sprawdzić. Zapisz. I sprawdzimy. Okej, czyli jeszcze mi została jedna wieża, czyli jeden klucz jeszcze. Hej, ty! Ty też mi niczego, nic mi nie dasz raczej, no na pewno nie. Czyli został jeszcze ten Wulfgar tutaj. No właśnie, mieszka dość ryzykowna. Ja chcę klucz, a nie mieszek. Tutaj nie mam już nic chyba. Jest tylko jeszcze ten Lord André, czy jak on się nazywa. No i też spróbujemy. Ale tu sobie zrobię kolejny zapis. Nie. Gildię złodziei mógłbym w sumie już wydać. Ale pokiego wała. Jeszcze nie. Kto będzie miał ten klucz, się zastanawiał? Może ktoś w górnym mieście? Kurde. Słuchajcie. Jeszcze jest Pablo. Pablo łazi wszędzie. Poszukam Pablo, może on. Przecież okropny. Tu jest Pablo. Ale Pablo chyba też już miał Jumę przeze mnie zrobioną. Przecież okropny. Tak mi się coś wydaje. Tam jeszcze ktoś stoi, zaraz zobaczymy. Oni się pewien czas zmieniają i dlatego nigdy nie wiadomo, gdzie kto jest. A z morza wyłonił się ląd. Też nie. A na lądzie powstało wszystko, co żywe. Tu jest jeszcze jedno. Rośliny i zwierzęta. Jest Joe, dobra. Wilki i owce. Hej, dzięki człowieku. Naprawdę wielkie dzięki. Już myślałem, że nigdy się stąd nie wydostanę. Co ty tutaj robisz? Dałem się zamknąć. Drzwi były otwarte i chciałem się jedynie trochę rozejrzeć, ale kiedy tylko wszedłem do środka, pojawiła się straż i zamknęła te cholerne drzwi.
To dość krępująca sytuacja. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby pozostało to między nami. Rozumiem. To rzeczywiście nie jest powód do dumy. Chyba muszę się napić. To chlej, ile wejdzie. Nie da się cię okraść? Da się. No oczywiście. 210 za doświadczenia wpadło. A o to mi właśnie chodziło. Czyli została tylko tutaj ta jedna wieża. I też by się ją przydało otworzyć. Tyle tylko, że nie wiem... Kto ma klucz? Nie będziemy kombinować już, dobra. Zadanie jedno wykonane. Kusza Drogomira. Krwawe puchary. Skopać tyłek Bulkowi. Skopałem tyłek Bulkowi przecież. Aha, ale muszę powiedzieć to Pepe, tak? No to dobra, zaraz to zrobimy. Do najemników się przeniesiemy. Tak będę skakał od zadania do zadania, które mi się przypomni, także wybaczcie do beściaki taką akcję. Tu jest Pepe. Jak nie skopałem tyłka Bulkowi? No jak to? To idę mu skopać jeszcze raz. Jestem przekonany na 99,9%, że skopałem mu tyłek i to tak porządnie. Słyszę o tym po raz pierwszy. Żadna wielka sprawa. Może o owcach z nim nie pogadałem? Nie wiem. Nie doszło do mnie nic. W każdym bądź razie zrobię to jeszcze raz. Bennett, sprzedaj mi stal przy okazji. Co? To było oczywiste. Tak, naprawdę. Nie wiem, do czego są te ostrza. Jeśli wy debeściaki wiecie, do czego są te gorące ostrza, powiedzcie mi, bo ja nie mam pojęcia. Nic się z tym przecież zrobić nie da, według mnie. No, oni już poszli do tej, do Doliny Górniczej. Cholera. Zośka, dasz mi gulasz? Dostanę? Nic już nie zostało. A, przyjdź później, przyjdź później. Wszystkie tak mówicie, przyjdź można później, a potem i tak nie dajecie. O kurwa, co mi powieli? Czy później musiało się tak zdarzyć. Czy ja wiem, czy w ogóle iść do Lino? Dobra, idę. Nie wiadomo już, komu można ufać. Czemu nie? Gdzie jest Li? Tu. Co się... Ten sukinsyn Sylwio! Dowiedział się o smokach w Górniczej Dolinie i namieszał w głowach wszystkim na farmie. Przekonywał chłopaków, żeby poszli z nim do Doliny. Obiecywał bogactwa, sławę, zaszczyty. Niektórzy nie chcieli go nawet słuchać, ale znalazło się paru idiotów, którzy dali się nabrać. Kazali Bennettowi przygotować dla siebie odpowiednie wyposażenie i wyruszyli w drogę. Prawdę mówiąc, cieszę się, że Sylwio poszedł wreszcie do diabła. No dobra, czyli to nie. Nie to. Przypatrzmy się kolejnemu zadaniu. Kolejnym zadaniom. Obecne zadania. Sextans, to jest na po tej drugiej stronie. Polne bestie. Z Fosterem zakopać miasto polnych bestii. No przecież ja to też zrobiłem. Co jest grane? No czekajcie, udam się do Fostera i zobaczymy. Ja chyba z nim nie pogadałem i dlatego mi tego nie zaliczyło. Nie jestem pewny, dlatego to wolę sprawdzić. Powinien być mądrzejszy. To jest tylko kawałek stąd. Nic mnie już nie dziwi. Sam tak mówiłem. Uciekał, jakby gonił go sam Belia. Ale Foster chyba też gdzieś polazł. Nie, dobra, jest. Okej. Okay. Pogadamy sobie. No co? Co, nie mogę z nim pogadać? Co jest grane? Hej. Wracam. Chciałeś wykorzystać sytuację, w jakiej się znalazłem. Jak widzisz, byłem w tym lepszy. No ale spójrz na to z innej strony. Przynajmniej zdobyłeś nieco doświadczenia. Ej, bo ci w łeb zajebie, ci ten kurwa wąs głupi odpadnie. Coś, prawda? Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Nie lubię, jak ktoś ze mnie żartuje. Trzęsę się, trzęsę. No to zaraz zobaczysz. No i chodź. Proszę bardzo, pyk! No i
była. Jakbym dziewczynkę tłukł. Chociaż dziewczynki bym nigdy nie tłukł. Dobra, ale zadanie zaliczone, tak? Klątwa Bilgota, co to było? Aha, to też po drugiej stronie. Nie, po drugiej stronie, tylko w dolniczej. W górniczej. To jest do zamku, spoko. Złoto Diego, to muszę znaleźć. Kompas. Opuszczony, szpiegowanie bandytów, to też. Angus i Hank, paczka pełna wytrychów, też. Meandry. To też. To też. Też Pont Beliara. Aha. Ale co? I Foster nie żyje już? Niczego tu nie znajdę. O, sorry chłopie. Nie chciałem cię zajebać. Dobra, Torlov teraz. Tutaj mam większość zadań wykonanych. Wszystko po drugiej stronie albo w dogórniczej dolinie w sumie. I tak będę cisnął do smoków. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. To było wiadomo od dawna. Część najemników odeszła chyba z farmy. Po prostu słuchaj. Sylwio zabrał kilku chłopaków i poprowadził ich na przełęcz. Plotka głosi, że pokazały się tam smoki. Jak Sylwio się o tym dowiedział, nie można go było powstrzymać. Kto wie? Za smoczy łeb można pewnie dostać kupę pieniędzy. Ale to nie dla mnie. Jestem żeglarzem. Moje miejsce jest na morzu, a nie w cuchnącej smoczej jamie. Nie mów, że o tym nie wiesz. No. Czyli to nie to. Jeszcze muszę tam się udać, tak? W górskim obozie bandytów znajdujący się na południe od doliny. Czyli tam. Dobra, udam się tam jeszcze. W tym odcinku. Co, biały rum wypiłem niechcący. No dobra, pomyłka. Teraz będę krzywo biegł. To się nigdy nie zmieni. Zobaczymy ten górski obóz. Ale tam już nic nie ma. Tam jest wszystko już przeze mnie wytłuczone. Owcy zabijał nie będę. Po co? Tędy miałem iść, gdzie ja idę. Wow, wow, wow. Mówiłem, że będę krzywo biegł. Po rumie. Ale czy ja wiem, czy oni tutaj są? Cieniostwór tam jest. Wow! Cieniostwór tu jest na pewno jeden. Jest poszukiwacz, dobra. Tam jest! Kolejny, który ojca rycycha udaje. No, no, no. Już się poddaję. Dobra, poddaję się. dawać trochę energii, ale tylko troszkę. Tu w chacie nie ma nikogo? Nie ma. O, trupy. Nic tu nie ma. Ale są trupy, które ja ubiłem. Nic tu nie ma. No właśnie. Czyżby tylko był jeden poszukiwacz tutaj? Jakoś mi się nie chce wierzyć. Zaraz się przekonamy. Bo na górze ich na pewno nie będzie. Jak coś tam jeszcze z boku mogą być, albo w tej chacie. Chociaż wątpię, czy w tej chacie będzie ktoś. Chociaż? No nie ma. Tam jest cieniostwór jeszcze na pewno, ale nie wiem, czy do niego lecieć w ogóle. No dobra, lecę. Znaczy lecę, to nie jest daleko. On tu za chwilę ma tą swoją norkę. Ubijemy cieniostwora. Czemu nie? Pewnie, że tak. Więcej expa. O, i w tym tutaj są te kościotrupy. I tym razem mam szansę z nimi wygrać. Tym razem tak. I tym razem spróbujemy z nimi wygrać. Dobra.
Szkoda, że tylko po dwóch wreszcie wyszli. O, jeszcze idzie zombie jakiś. No to już ciekawe, nie jest. Dobra, odsuwam się trochę. Jak mnie dwa razy jebnął. Niech biegną za mną. Ważne, że ten kość, ten zombiak nie biegnie tak szybko, więc... O to mi chodzi, żeby zombiak się chociaż odczepił. O kurde. No tak, bo są dwóch jest. Dobra. Teraz już nie jest źle. Idzie zombiak. Jest źle. O kurde, no mówiłem. Spróbuję to jeszcze raz. Już nie poddam się. Nie ma takiej opcji, żebym się poddał. Otwieramy. Znaczy miecz chowamy. No dobra, dobra. I spieprzam od razu. Ta, machaj se, machaj. Nie wiem co zrobić, nie mam żadnego czaru ani nic. Mógłbym sobie czar do jakiś do ręki wziąć. Może byłoby mądrzej. Ale zrobimy to w ten sposób. Biegnie jeden, drugi się zablokował. Świetnie! Ale żem jest szybki! Oko mnie swędzi, muszę się podrapać, dobra. O kurde. On więcej zabiera mi niż ja jemu. Spoko. Dobra, idź do Beliara. Nara. Jeden zajebany. Czyli tam jest jeszcze jeden na pewno minimum. Oraz jeden zombiak. Zombiak już tu jest. To nawet fajnie. Nawet się dobrze składa. I to by było na tyle. Ten się zaklinował? On jest tam gdzieś zaklinowany. Dobra, podejdę sobie do niego zaraz. Dobra, robimy zapis. Ja już nie wiem, na czym te zapisy w sumie robię. No ja raz tu sam. Żeby tylko z tego żadnych kłopot... Nie, w sumie główny zapis to jest Bora i testy. Dobra. Kolejny zombie. Chodź. Gdzie jest tamten szkielet, ja się pytam. To mnie ciekawi. Bo wątpię, żeby gdzieś tutaj spadł. A, zamknij ryj. Głupio tylko gulgotasz. Kolejny save. I wchodzimy głębiej. Tu jest. No i spoko. Ani razu mnie nie uderzył. Świetnie. Tam po lewej widzimy jakieś kolejne zamknięte drzwi. Tam też może być ciekawie. Ale na razie ciśniemy tutaj w tą prawą odnogę. Będzie tu coś? Nie, tu jest tylko skrzynia. Eliksir i skrzynia. Okej, wytrychy 3. A, przez chwilę... Nie, to... Myślałem przez chwilę, że to ruda, ale... No fakt, że nie. Dobra, ale tam udamy się już w kolejnym odcinku. Zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o swoim motywującym komentarzu. Ogólnie piszcie w komentarzach to, co chcecie, nawet krytykę. Przecież o to chodzi w komentarzach. To jest jakaś taka... Jakaś taka forma naszych pisemnych rozmów, prawda? Dobra, tyle. A jeśli nie jesteś dobeściakiem, zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz lajkowania fanpage'a na Facebooku. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, ho, pa, pa.